Jak ktoś użyje 20 lat, to rano się nie obudzi się. Matylda Kościańska, jej matka śpiewała w operetce, ją zamykała w domu i ona siedziała i ona tabletki takie różne przyjmowała, bo chciała się zabić. Potem została świadkiem Jehowy, oprzytomniała na szczęście. A byłam na występie jej matki. Tak w chórkach śpiewała Magda, poczekajcie, Kościańska. Ona Matylda, a jej matka to imię nie wiem jak. Kościańska. Ta F-ka gruba śmiała się zjebała, napierdala śmierć.